Rozmowy w stodole i gość, no stały bywalec stodoły, Piotr Połacz. Stały bywalec na początku października, tak można powiedzieć. No tak, bo to już jest taka bywalcem. Tradycja. No. No tak się wydarzyło, tak. Chyba 8 lat, od 8 lat pierwszy weekend października jest jednoznacznie powiązany z koncertem braci Figo Fagot w warszawskim klubie, w stołecznym klubie Stodoła. Okej, okay, a pamiętasz swój pierwszy raz w Stodole, ale nie z Figo Fagot, tylko jak przyszedłeś po prostu jako widz, słuchacz na jakiś koncert? Pamiętam, ale to było takie krótkie w pamięci, dlatego że to była dyskoteka jakaś. Okay. Pamiętam, że miałem z 12, może 13 lat i przyszedłem tutaj jakąś sobotę szaloną popląsać po prostu, a że nigdy nie byłem szczególnie taneczny, to się strasznie nudziłem. Ale a koncert tak, jakiś pamiętasz, swój pierwszy u nas? W Stodole? Nie bardzo, ja nie chodziłem za bardzo na koncerty do Stodoły. Na pewno jakiś Kult to był, to z kolegami poszedłem, ale to bardziej jako że z kolegami, to mogła być jakaś, jakieś wczesne gimnazjum. Okej, okay, a czekaj, pierwszy koncert Figo Fagot to jest ten, kiedy Crazol skoczył ze sceny słynnie? Nie, pierwszy koncert Figo Fagot w Stodole to był koncert wcześniej grany, z 9 lat temu, może nawet 10 lat temu. To był koncert na otrzęsinach wydziału, nie pamiętam czego, to jest do Politechniki, prawda? To no tak, należy, tak, ale nie wydaje mi się, żeby to była Politechnika, no ale teraz to nie przypomnę już sobie. W każdym razie to była jakaś impreza studencka. I pamiętam, że my wtedy mieliśmy, no repertuar to była tylko pierwsza płyta i to chyba nawet jeszcze nie skończona za bardzo, to było jakoś tak, tak mi się wydaje, że to tak było. I pamiętam, że na scenie była tylko i wyłącznie taka biała plansza z rzutnikiem, na którym ktoś w pęcie nie wiedział, jak my się nazywamy i napisał Figo Gagot. O, no to też ale postanowiliśmy to zostawić, bo to było tak urocze, że cały koncert graliśmy z tym malutkim rzutnikiem z tyłu, z tą malutką białą tablicą, z tak paskudnie napisanym pętem Figo Gagot. Miało to jakiś tam swój klimat. Zresztą do tej pory się z tego śmiejemy i w zespole używamy tego sformułowania Figo Gagot między sobą. No bo to tak w sobie pasuje, no bo jakby wiadomo, no stworzenie Figo Fagot, no to był gag, jakby wiadomo, w kalibrze 200 V, to tak. wszyscy wiemy. I teraz mamy festiwal na bogatości 30%, który jest połączony trochę z dziesięcioleciem pierwszej płyty, dobrze kojarzę? Zdecydowanie tak, dlatego uznaliśmy, że nazwa, nie będziemy nawiązywać nazwą do festiwalu muzyki eleganckiej, zresztą ten festiwal też miał niejasną nazwę, bo na plakacie z tego, co sam sprawdziłem, dlatego że tego nie wiedziałem, nie pamiętałem tego, ja myślałem, że to był festiwal eleganckości. Na plakatach i biletach było Festiwal Muzyki Eleganckiej. Tak to się nazywało. Albo Festiwal na eleganckości też było coś takiego. Możliwe, że jakoś tak to jakoś się przewijały te nazwy, ale oficjalna nazwa wydarzenia, która była na plakacie, to była Festiwal Muzyki Eleganckiej. W związku z czym tak, to trudno jest. Jakby, czyli ponieważ nie było ustalonej jednej nazwy, to uznaliśmy, że skoro jest dziesięciolecie pierwszej płyty, to może jednak nawiązać do tego, że jest to na bogatości, prawda? I zresztą jest na bogatości, bo występujemy w takim składzie, który w zasadzie inaczej by zawsze ma szansę zaistnieć, bo Figo Fagot tworzy pozostałe te zespoły, ale no jakby tak. w takim ustawieniu raczej nietypowym, powiedziałbym. No tak, typowo nietypowym. Bo to 1 października to zobaczymy, oprócz braci Figo Fagot, no to jeszcze jest Cialis, czyli solowy projekt Bartka i twój spin-offowy projekt, jak ty to mówisz, Figo i Samogony. Tak go nazywam, tak, bo on jest, jest to niby ta sama postać, natomiast muzyka przez cały czas teraz zastanawialiśmy się, w jaką muzykę pójść w końcu, żeby to było też atrakcyjne, no i zmieniamy trochę tą koncepcję muzyczną, to będzie to taki spin-off, ale faktycznie można powiedzieć, że daleko, kręcący się daleko od tego jądra. Okej, okay, czyli to będzie nie jednak muzyka jakaś italo-disco, bo tam było coś takiego, że trochę było italo-disco. Troszkę będzie tego, troszkę będzie deep house'u, troszkę będzie takiej współczesnej muzyki, jednocześnie będzie to na gitarach elektrycznych dopalone. Okay. I teraz spotykamy się już w sali z muzykami i jakby zmieniamy też te formy muzyczne, bo one będą trochę inne. Będą wydłużone, żeby się zmieściły tam partie gitarowe i perkusyjne. I tego. To wszystko zobaczymy 1 października. No a ja zobaczę od 1 września, zaczynam z nimi próby, bo oni na razie robią próby muzyczne. Ja potem dołączam do prób już pełnych, wokalowych, więc zobaczymy. Ja sam nie wiem, jak to będzie brzmiało. No to jest w ogóle też ciekawe, no bo mamy tak, no 3 zespoły, z czego wszystkie zespoły są wasze. No będzie taki maraton dla was dość mocny, to już przy Figo Fagot to będziecie podjęci, to mi się wydaje trochę. No zobaczymy. Wydaje mi się, że
po prostu spróbujemy wczuć się w rolę tych poszczególnych zespołów i pewien, prawda, związany z alkoholem aspekt braci Figo Fagot zostawimy sobie na ten deser, na ten, czy na ten main event, prawda, no tak, na koniec, natomiast wydaje mi się, że będziemy za bardzo, no na pewno będzie to kondycyjnie ciężka sprawa, ja już wracam na bieżnię od dzisiaj, no tak. I tak, muszę do tego pierwszego, do 31 września, bo tak naprawdę wtedy startujemy w Krakowie, potem przyjeżdżamy do Was od razu, jest pierwszy weekend i trzeba już być na to gotowym. No to okej, okay, jak tak popatrzymy, to jest 10 lat, z czego zasadniczo też 10 lat w Stodole. Masz jeden koncert w Stodole, który tak ci mocno zapadł w pamięć, Figo Fagot, bo tego, wiesz, to jest jakby tradycja, tak? Początek października, wszyscy zawsze pytają, kiedy będą bracia Figo Fagot, to jest Figo Fagot i Kult, to zawsze są pytania. Tak, wiesz co, nie mam takich jakby całych koncertów swoich ulubionych, ale na pewno z każdego roku mam jakieś takie wspomnienia. No to oczywiście Crazol, prawda, z Obojczykiem, to już jest w zasadzie klasyk. Mem, tak, no, ogólnopolski z tym Obojczykiem, i że potem grał w ping-ponga. Zresztą zabawne jest to, że on rok później przyszedł i znowu sobie ten, nie będę czy Obojczyk, ale znowu skoczył i nie wiem, czy Obojczyk, czy nogę sobie złamał, ale to jest ta sama postać. Jesteś w stanie zdradzić coś, czy to jest bardziej Bartka już, jakby nie chcecie też powiedzieć, jak będzie wyglądał Cialis, czy to jest Cialis, tak jak tu już były, bo były krótkie koncerty, czy krótka trasa Cialis, gdzie po prostu Bartek był za dekami i jakby był disc jockeyem, nazwijmy to, czy to będzie z live bandem? Nie wiem, jak będzie. Chyba nie z live bandem. Z tego, co wiem, o kimś myśli do pomocy. Okay. Ale jeszcze o tym nie rozmawialiśmy, bo my się teraz spotkamy 27 w Olsztynie. Mm-hmm. To sądzę, że to wtedy przegadamy. Zwłaszcza, że no, Figo i Samogony będzie z live bandem i chcieliśmy też wykonać. A to nie będę mówił. No nie, za tych wszystkich niespodzianek, to wiesz, żeby ludzie 1 października tutaj ale będą widzieli. Niespodzianki. Okej, okay, ale wiesz, to wiadomo, że standardowo jak się pojawiasz ty, czy pojawia się Bartek, no to są pytania o bombę, to jakby jest temat zamknięty. Ale ty coś mówiłeś o jakiejś kreskówce swego czasu, że będziesz wracał do tego tematu kreskówkowego. Tak, w tym momencie no, rozmawiamy przez cały czas z Michałem Marszałem. On był wcześniej, prawda, dziennikarzem tygodnika Nie i jednocześnie no tego całego fanpage'a. Nie, teraz ma swój własny ten fanpage. I tak, myślimy o tym, szukamy teraz grafików. On teraz robi, Michał generalnie bardzo dużo, teraz robi nabór na grupę Śmieszków. To widziałem, tak. Tak, i tym jest teraz zajęty, natomiast ja w tym momencie spisuję takie ramy do tej bajki i owszem, tak, zresztą Michał wspomniał o tym też w wywiadzie dla Wyborczej ostatnio. No okej, okay, czyli wracasz do tematu takiego kreskówkowego, no to jest też na ciekawe. Ile będę miał czasu na to, to czy generalnie chcę to robić i mam czas w tygodniu, żeby to robić, ale jakby nie w takim sensie. Wracam z nim na to jakby z kreskówkami, natomiast nie wracam jako pełny zawód, prawda? Czyli o to mi jakby chodzi, czy całkowicie się oczywiście zaangażuję w ten projekt z Michałem, ale nie jest to rzecz, że wracam jakby, żeby robić kreskówki. Okej, okay. No to jakby czekamy na efekt tego, a dzisiaj jak rozmawiamy, no to dzisiaj premierę ma singiel Figo i Samogon, tylko nie mówmy tytułu, bo nam zaraz YouTube zablokuje, bo niektóre słowa są zablokowane. Jak się okazuje, tak. Możemy powiedzieć, bo już sprawdziliśmy Piff Paff, więc tak możemy powiedzieć. Paff, tak, no między innymi. Piff Paff to jest Piff Paff i to tak, to jest przebojowa piosenka z gościnnym udziałem Mikołaja Tyszkiewicza, który nie jest to zresztą ostatni raz, kiedy on wystąpi w tej formacji, okay. I następnym razem będzie występował już w charakterze wokalisty. No proszę, czyli to się rozszerza coraz bardziej, to widzę, że Figo i Samogony, to samogonów jest to sporo w tym zespole. Jest sporo, tak, jest sporo i to jest, no tamten utwór jest taki bardzo, bardzo przebojowy, zresztą będzie miał premierę pewnie pod koniec sierpnia, początek września. Okej, okay, a do 1 października do tej trasy na bogatości 30% będzie już płyta samogonów, czy jeszcze nie? Nie jestem pewien, czy będzie już, natomiast na pewno będzie już bardzo dużo numerów, więc koncert to nie będzie tam odegranie 3 numerów, tylko to będzie pełny długi koncert. Nie wiem, czy materiał myślę, że już będzie. Natomiast okay. Czy ona fizycznie będzie, to nie mogę tego, nie dlatego, że nie mogę tego zdradzić, ale po prostu nie wiem tego. Okay. Ja się z tym tak bardzo nie spieszę, robię swoje, zrobiłem w tym tygodniu zresztą też kolejny kawałek
który nazywa się Lateksowy Książę. Przez cały czas robię te numery i na pewno będę miał dużo materiału, tylko potem nie wiem, czy już to złożę w album, czy jeszcze chwilę poczekam. Natomiast płyta jest, to jest za rogiem w zasadzie. Okej. Wiesz, że to są najgłupsze pytania, jakie można zadać zespołowi artyści, no to jest skąd nazwa, ale też skąd inspiracja do pisania tekstów. Chociaż no u ciebie to jest pytanie, przynajmniej mnie to bardzo ciekawi, skąd u ciebie jest inspiracja na przykład napisania utworu, który się nazywa Lateksowy Książę? Tak. No skąd jest ta inspiracja, wiesz, to mnie zastanawia. No, myślę sobie o na przykład tym, że to słowo prezerwatywa, takie nieładne, takie nieładne słowo. Jak to można ograć, że było, pobawić się słowami i potem jak już wymyślę, tak zwany w hip-hopie się hook mówi, prawda? Okay. Czyli taki jakby zlepek słów, który mi się podoba, to potem buduję wokół tego resztę. Na przykład wymyśliłem, już wiem, jeszcze nie wiem o czym będzie do końca kolejna piosenka, ale będzie nazywała się Pokerowe Macao. Kolejna piosenka. To jakby da się gdzieś tam już powiedzieć, o czym to będzie. Tak. A twój projekt Figo 86, którego masz nawet dzisiaj koszulkę na sobie. Tak. Co z nim? Przez cały czas go robię, tylko w tym momencie skupiam się, ponieważ musimy zagrać tą trasę, to się skupiłem, wszystkie ręce na pokład zrobiłem do Figo i Samogony, żeby skończyć materiał, albo żeby mieć go, żeby mieć z czego wybierać w ogóle. To teraz pytanie na sam koniec, które będą pewnie ludzie pytać w komentarzach, więc my je już zadajmy. To co z nowym Figo Fagot? Kiedy nowy Figo Fagot? O ile w ogóle? Zobaczymy. No, na razie nie, ale jak złapiemy ten taki flow, żeby zrobić coś fajnego, bo to chodzi, żeby to było fajne. Nie na siłę, wiadomo. Tak, no. Tak. Więc jak to będzie z niewymuszonym humorem i takie, to na pewno powstanie wtedy. No to się widzimy 1 października na festiwalu. Tak jest. Do której kamery mówić? Zapraszamy! Zapraszamy 1 października. 1 października, Stodoła. Godzina nie wiem która i tak będziemy cały czas tutaj. Także bądźcie już od rana po prostu. Bądźcie od rana. Pod klubem. Tak jest. Trzymajcie się. Cześć. Hej.